sportowców. Mamy przylot z pierwszego lotu konkursowego. Znowu przegapiłem pierwszego gołębia, ale tym razem go widziałem, tylko po prostu rozmawiałem z kolegą przez telefon i zawinęła córka szaleńca i się szybko odbiła, także nawet telefonu nie zdążyłem, znaczy koledze powiedziałem, że już jest gołąbek i się wyłączyłem, odbiło. Także córka szaleńca, jedna córka szaleńca już zrobiła w tym roku szpicę na rejon na 11 tysięcy gołębi. A teraz, nie, to nie było wtedy, ona zrobiła trzeci konkurs na 8,5 tysiąca z 500. A jest to S1, czyli do intermistrzostwa. Idą gołąbki. Myślę, że córka szaleńca że jest czołowo. To jest szybki gołąb, bo ona siadała u mnie pierwsza, druga, znaczy druga, trzecia, jeszcze nie była u mnie pierwsza, ale zawsze była w czołbie oddziału. A jak miałem pierwsze konkursy, to ona tam była druga, ale wtedy była czwarta na oddział, czy trzecia, to też tam była w dziesiątce w oddziału, także bardzo szybki gołąb. A dziś siadła pierwsza. W sumie ona jest najszybsza z tych córek. Najrówniejsza. Dzisiaj wyprzedziła wszystkie moje gołębie. A zobaczymy co to da na liście. No nie ma. Już ma minutkę wyprzedzenia. Kolejny raz udało mi się pierwszego gołębia, że tak powiem, wytypować, że jest seryjny. Jest drugi. Pać, 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 pać. Pać, 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 pać. Jest drugi. Pać, 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 pać. I jest trzeci. Drugi to była druga córka szaleńca. Pać, 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 pać. Dwie córki szaleńca są. Trzy gołębie w domu, trzy typowane. Trzecia ruda. Ruda w zeszłym roku też miała pierwszy konkurs na rejon. Także są. Ta, która była druga, to ostatnio była 37 na 40 tysięcy gołębi z lotu okręgowego, była trzecia na oddział. Ta co teraz trzecia, to w zeszłym roku też była pierwsza na oddział i pierwsza na rejon. A ta co pierwsza, to ma same czołowe konkursy, także dwie córki szaleńca. Zabrakło miejsca, musiałem miejsce zrobić na telefonie. Anteny biją jak na razie. Jedynka, dwójka, trójka bije. Jeszcze na czwórce nie było żadnego gołębia. Przyleciała teraz samiczka Adamzenkę. Trzecia jest jedynka typowana. Ona też już miała szpicę w tym roku. Pierwszy konkurs na rejon. Także ona przyleciała i przyleciała jeszcze samiczka, która była u mnie dwa razy trzecia. Z lotów 300 km, to też była chyba czwarta, 11 tysięcy gołębi w tym roku. Jest następny. Także te gołąbki już w tym roku jakieś szybkie konkursy porobiły. Aha, mam 3 S1, czyli 3 gołąbki typowane do intermistrzostwa. Pać, 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 pać. Z piątki typowanej 3 są. Pać, 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 idź, odbiło, jest, także trzy typowane, 4 typowane, bo jeszcze jedna była, 4 typowane, tylko że nie z intermistrzostwa.
A to czwarta z piątki do intermistrzostwa. Jest następny. Pać. Córka szaleńca kolejna. Pać. Chodź malutka, chodź. Jest, odbiło. Chyba się nie pomyliłem. Tak jest. Trzy córki już są. Ona też w tym roku już miała pierwszy konkurs na oddział. Pierwszy konkurs na oddział, trzeci konkurs na 8,5 tysiąca gołębi. Jest następny. Pać. Aha, a ta czwarta typowana S1, no to Ruda to jej siostra. Pać. Odbiło. Jest. Także siostrzyczki siadają. No już sobie przypomniałem, Rudej brakuje, kurczę. Rudej. Jedna Ruda mi zawala. Rudej. Siostry nakrapianej. Jest następna. Pać. Może teraz to ta nakrapiana seryjna. I ciemnej. To jest roczna niebieska jakaś. Pać. Mogła jeszcze by jakaś typowana usiąść. Pać. Schodzi tam. To jaskółka, już myślałem, że coś siada. Odbiło, także odbija dzisiaj. Dzisiaj odbija. Jest następny, ale na pewno to nie. Chociaż Ruda jest Ruda Pstra, ale to nie jest. To nie wygląda na nią. Zakrążyła gdzieś tu. To jest. Właśnie. Pać. A dziesiątka do rejonu. Pać. Jest dziesiątka do rejonu, czyli trzecia M-ka. Z pięciu M-ek trzy są w domu. A z dziesiątki seryjnych siedem w domu. Wszystkich jest 14. W tym dycha. To jest następny gołąbek? Nie, to co to jest w ogóle? Tu coś wychodzi. Jest następny. Pać. A to roczna. Odbiło. A, nie ma typowanej kolejnej. No. Teraz siadają roczne. O, są dwie. Pać. Mogłaby tu zawinąć, byłaby szansa na jakiegoś typowanego. Ale one nie chcą tutaj iść. Odbiło. I jeszcze raz musi tiknąć. Nie odbija? Na razie odbijało wszystko fajnie. O, odbiło. Ale to typowane nie są. Przydałby się jeszcze jakiś typowany. Jakaś S-ka. Te trzy postanowiły zawieść. Szkoda trochę. O, jest kolejny do córki. Pać. Idź tam. Odbija na szczęście tamta antena. Nie trzeba biegać. Dlatego udało się coś nagrać. No i idź. Tam jest antena dopiero w środku, na drugiej. W locie. O. Idzie. Myślę, że teraz ją odbiło. Trzy typowane zawaliły, no trudno. Myślę, że te siedem jest seryjnych pewnych. Wszystko zależy, jak pobije konkurencja.
bo każdy jeden konkursik na plus to by było coś nadrobione. A niestety chyba tak nie będzie. Jeszcze mogą być tacy, co pobiją lepiej. Zobaczymy, jak to będzie na liście szybkościowo wyglądać. Także chyba w tym momencie już czas zakończyć relację. To już jest raczej po zawodach. Dziwne, bo gołąbki na początku zaczęły się sypać w szybszym tempie niż teraz. Się wysypało dość mocno. I, że tak powiem, przerwa. I teraz tak kapią po jednym. Ale początek to takie małe bombardowanie fajne zrobiły. Typowanych i seryjnych. Będzie trzeba oczekiwać na kolejne loty. 500-ki. 700-ki. I ruda mnie zawiodła. Nakrapiana. Ciemna. Ciemna miała do tej pory szybkie, fajne konkursy. I nie ma. No cóż, też tak bywa. Nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Idzie z tyłu. Z tyłu idzie. No, to jest pierwszy znak, że po zawodach sobie przestrzeliła. Też niebieska jakaś, ale pięknie z wysoka siada. Ta kropeczka, o, już zniżyła, jest następna, ale też ładnie. W końcu się coś otworzyło, że coś siadać zaczyna. Słońce ślepi, nie będzie widać, ale to chyba roczne, bo niebieska i niebieska. A tamta w ogóle nie wiem, gdzie jest. Nie, tam zawija. Dużo czasu im zajmuje wylądować. Pać. Nietypowana. Odbiło. A tamto, nie wiem, też odbiło. Jakaś roczna. Nawet chyba dwie roczne to były. Także kończę relację. Krzysztof Trzaskalik. 513, 812, 854. Dobry lot.